Hej, jestem Jakuba 040 i tak wiem, że nie było odcinka w sobotę, ale przez to, że nie do dziadków. Mam nowy nabytek za to. Takie cudo. I dzisiaj będzie taki trochę odcinek informacyjny. Tak wiem, dawno nie było odcinka w tym stylu, że jestem ja, tło. To jest dziwne. No ale hamstronią z ekspertu może coś kojarzy. Dobra, tak czy siak, właśnie dzisiaj to będzie taki trochę odcinek informacyjny na temat retrogradów i czasami tego, czy w ogóle warto to kolekcjonować, bo to jednak jest taka kwestia, coś mnie osób pytało, czy po co ja tego Game Boya, w ogóle tego joysticka przyniosłem, skoro każdy dzisiaj emulator może zadziałać. To jest różna sprawa a propos tego. Między innymi czasami granie retro może być niezłym wyzwaniem. Na przykład ten joystick ma przejściówkę, do której dzisiaj komputery nie posiadają, nie oszukujmy się. Nawet mój 5 PC takiej nie ma. Przez co jestem zmuszony do używania przejściówki, to bonusowo musiałem zakupić na Lego. I jeszcze a propos konsol przenośnych, bo czasami one są dość popularne, bo nie zawsze taka konsola taka zła, jak tam sobie uważają. Czasami do retro grania konsole przenośne mogą być dość przydatne, jeśli się tylko sprawdzić, czy się nagrywa. Nagrywa się, why not? Że kolekcjonowanie na przykład rzeczy retro, powiedzmy takiego Game Boya, może być pytaniem, bo równie dobrze. Mogę przecież użyć tablecika. I normalnie odpalić emulator Game Boya i już powiedzmy mogę grać w Pokémon Yellow. Więc teraz pytanie, czy warto? Otóż od razu mówię, jest to zarówno sprawa legalności, jak i takich pewnych emocji, bo jednak, o, pokażę wam, że wszystko działa. Taki emulator ma dużo plusów. Po pierwsze, nie musicie wydawać żadnych pieniędzy na romy. I z tymi romami też jest taki problem. Na przykład niektóre kupowanie tych romów tak za darmo, jednak to nie należy do takich 100% legalnych, przede wszystkim przez to, no, że jednak nie płacisz komuś za to, że ktoś zrobił grę. Więc na przykład mam tutaj Super Mario Land 2 Six Golden Coins. I teraz też niektóre gry wyglądają tam na tych emulatorach zupełnie inaczej. Przykładowo na moim Game Boy One mają kolory, gry z klasika na emulatorach są czarno-białe, ale przecież z tym się da przeżyć, wiadomo. Da się przeżyć, no, tylko czasami tak pobierając taką grę za free, jakby tak trochę, to tak jakbyście pobrali wersję piracką czegoś, nie? Nie płacicie za oryginalną grę. Tu macie przykład. Nie płacicie po prostu, co no nie jest jednym z najlepszych zachowań. Co prawda, i teraz większość osób może mi tak powiedzieć, są strony, na których romy do emulatorów faktycznie się kupuje i jest to prawda. Istnieją takie. Więc ja ich obecnie nie polecam, bo nie wiadomo, czy na tym jest jakiś wirus. Kupując Carlidge'a macie 100% pewność, że jest to gra oryginalna. No chyba, że na górze pisze samo game, no to wtedy wiadomo, że jest pijacka. Teraz bym wam pokazał przykład na moich Pokémonach, tylko że przez to, że były pijackie, dałem je mojemu nigdy nie wiedzącego na ten temat koledze. I właśnie to jest też sprawa tego, że czy to jest legalne, czy nie. Druga sprawa to jest coś takiego, nie wiem, jak to opisać, ale grając na emulatorze i na oryginalnej konsoli, to nie są takie same emocje, że coś się tam dzieje. Nie wiem, jak to opisać, ale to nie jest to samo uczucie. Dwa,
Właśnie o to chodzi, że granie na oryginalnym sprzęcie czy konsoli, czy na przykład jak gramy w Duma, to granie na oryginalnym komputerze z tamtego okresu, to w tym jest coś cool. Tego się jakby nie da określić, ale jest coś takiego. Ja mam stuprocentową pewność, że to jest, bo sam tego doświadczam wiele razy. I właśnie w tym odcinku informacyjnym to chciałem powiedzieć na temat retrogrania. Ale jeszcze również poza tym, sprawa się zmienia, kiedy chcemy używać starych komputerów, bo w zasadzie taka konsola to nie wymaga żadnej ultra mega hiper wiedzy. Stara, bo w zasadzie wystarczy, że włożymy cartridge i gra działa sama. Z retrokomputerami jest niestety ciutkę inaczej. Retrokomputery są dużo droższe przede wszystkim, bo taki Commodore 64 dzisiaj może kosztować do 500 zł, czy samo z ZX Spectrum. Więc tutaj już się pojawia dość niezły problem. Ponieważ po pierwsze taki komputer jest za drogi, po drugie, żeby go w ogóle obsługiwać, już trzeba programować w Basicu, ale to jest jeszcze zrozumiałe, tak wiadomo. Dwa, granie na takich komputerach albo przekopiowanie z internetu to może być to snem w zasadzie, ponieważ te dyskietki, niestety nie mam takie, ale to jest gdzieś dyskietka, słuchajcie, o takiej wielkości, bo mój kolega ma Commodore 64. To jest masakra. I właśnie przez te gry to nie włożycie tego do jakiegokolwiek dzisiaj adaptera dyskietek, już takiej nie ma. A nawet jak są, to mają stare złącza i są z Commodore'ów, więc to te Commodore grzeły się tak, że już nie trzeba było grzać przez cały rok. I w dodatku hałas był taki, że wszyscy w sąsiedztwie się dawno obudzą. A w przypadku konsol jest inaczej. Istnieją takie cartridge'e, są takie sprzedawane. I są też takie do nich razem z adaptery, przez to możecie, ten adapter się podłącza do komputera i na ten cartridge możecie zgrać grę, która odpali się na konsoli. A granie na starych komputerach typu Commodore 64 i Atarynki z tamtych okresów, no to już jest bardzo duży problem. Tam jak już to musicie mieć oryginalną kasetę albo oryginalną dyskietkę, bo to jest masakra wtedy. Jeśli się nie da tego skopiować z internetu, koniec, musicie mieć kasetę. Inaczej jest w przypadku Apple II, który wyszedł jakiś rok przed Macintoshem. A Macintosh Classic wyszedł 84, taka informacja. Przez co posiadał on takie normalne dyskietki, takie jakie były w latach 90. Czy takie jakie większość komputerów dzisiaj może nie mieć, ale te starsze mają i do tej pory da się takie kupić przez USB podłączane, tak samo jak już się odstaje od CD-ROM. Więc taka dyskietka może być dla was ratunkiem. Ponieważ wystarczy, że pobierzecie z internetu grę, przekopujecie na dyskietkę i potem może być ona odczytana na waszym Apple II. Więc to jest inna sprawa. Tutaj największym problemem jest nośnik danych, koszt tego wszystkiego i dwa, to jest chyba najważniejsze. Do niektórych komputerów podepniecie monitory tylko firmy producenta, tylko joysticki producenta, albo coś innego, akurat to jest normalny PC-towy, nie? Ale tak to do Commodora, na przykład do Commodora i połączycie Series, Mega Drive'a i w ogóle, bo to był ten 9-pinowy konektor, ale do Atari już musicie mieć od producenta. I to jest to który jest mega hiper, ultra giga problem. Jeszcze problem jest taki, że kolekcjonowanie takich sprzętów, wiadomo, nie są nowe, tak? Jest duża szansa, że po miesiącu czy paru tam latach użytkowania zepsują się, a naturalnie dzisiaj nie ma do nich zero jest części. I wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy. Więc to jest też kolejna sprawa. I żeby na zakończenie tego odcinka chciałbym powiedzieć o nadchodzącej mojej grze. Nazwałem ją
Where Are My Sunflowers. Obecnie jest to wersja alfa i na moim dysku Google już można ją pobrać. Ma 10 poziomów i jest taka sama jak Golden Rush, czyli musicie zebrać całe słoneczniki i dojść do mety. Zresztą zobaczycie. Dziękuję za oglądanie. Cześć! Jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, tak wiem, że teraz macie na ekranie komputer z MS-DOS-em. Na pytanie ostatnie, którego nie zdążyłam zapowiedzieć na nagraniu, to jaki najlepiej wybrać komputer do grania retro? I za 90. i 80. Od razu wam najbardziej mówię, że są to komputery z MS-DOS-em. I tak. Te komputery mają takie dobre cechy, że po pierwsze, wiesz co, może najlepiej podzielmy to na parę takich R, że tak powiem, i jest ich 3. Teraz one wam się właśnie będą wyświecać. Pierwsze komputery były 8-bitowe, nie miały ten żadnego w ogóle. Nie miały ten karty dźwiękowej, tylko ten beeper speaker w komputerze. Czyli wiecie, dzisiaj w PC-tach też są taki mały głośniczek, który takie tylko może takie pignięcie robić, on jest sterowany przez CPU. The 8-bit guy to by lepiej wytłumaczył, ale pomijając ten fakt. Więc ta era jest dość słaba, bo po pierwsze również grafiki są tylko te CGA. Które, no nie oszukujmy się, nie są najlepsze. Nawet odpalając gry w tekst modzie, to też nie pójdzie. Kolejne komputery, czyli wczesne te 90. są nawet dobre i powiedziałbym, że najlepsze. Tylko, że z jednym problemem. Mianowicie nie mają dalej kart dźwiękowych. I tutaj też trzeba było zadawać pytanie, jak ważna jest karta dźwiękowa. Na przykład gracie sobie w Dooma, który na takim komputerze by się odpalił, no bo 93, no to wiadomo, nie? No to lepiej emocje są chyba większe, kiedy jest dźwięk, no tak się myśli, nie? Logika przecież. A ta ostatnia era laptopów jest według mnie najlepsza, ta już lata 90. i początek XXI wieku, ponieważ te komputery mają karty dźwiękowe, dużo szybsze procesory Intela, czy Intel Pentium po prostu mają. I odpalają gry z wszystkich trzech epok. Także jest to dość dobre. Jeszcze jeden taki rodzaj, jeszcze takie jedne informacje, co laptop musi posiadać. Przede wszystkim proponowałbym wyeliminować wszystkie komputery, które mają wyświetlacze LCD, które są monochromatyczne. Te wyświetlacze kompletnie się nie nadają do grania. Na NXT ten przykład najlepiej widzieliście przy Hamstronie, gdy za szybko ruszającymi się obiektami zastają takie smugi. Wyeliminować i koniec. Kolejna sprawa. Komputery, które mają również ekrany typu STN, również trzeba kompletnie wyeliminować, bo one mają bardzo słabe nasycenie kolorów i w sumie ten sam prawie problem, co wyświetlacze LCD. Kolejna sprawa, a mianowicie rozdzielczość ekranu. Wszystkie gry na MS-DOS-a są przystosowane, żeby się odpalać w grach w rozdzielczości 320x280 chyba pikseli. I wtedy zazwyczaj te komputery właśnie pierwsze miały taką rozdzielczość, zaś te późniejsze w tej dużej epoce miały już rozdzielczość 640x480. I te komputery są dobre, ponieważ wtedy skalowanie było łatwe. Po prostu powiększano piksele, że jeden nagle stawał się obszarem 2x2 piksela na ekranie. Ale już w poprzednich, późniejszych latach 90., czyli ta ostatnia era, tam rozdzielczość już została zrobiona do tych 1000 na iluś tam, która, no nie oszukujmy się, nie jest the best, ponieważ wtedy wtedy jak to sobie pomnożycie w kalkulatorze, to wam wyjdzie takie coś tam 2,5. Przez to nie da się tego zeskalować i będziecie mieć taką czarną, ale obszar po prostu
koło ekranu, czyli że będzie gra i za nim będzie obszar taki pusty po prostu. I jeszcze jest jedna sprawa, na którą trzeba uważać, a w sumie też takie jedno pytanie, a mianowicie dlaczego nie użyć normalnego komputera, powiedzmy Pentium 3? Przecież te komputery mogą być zbutowane do DOS-a i odpalać gry DOS-a, tak? Jest jeden problem. Te pierwsze gry, ta pierwsza generacja gier była przystosowana do dużo wolniejszych procesorów. Po prostu niektóre gry potrafią się odpalać super duper szybko, więc stają się niemożliwe do grania. I to by były te rady dotyczące, jaki komputer najlepiej do grania w gry na MS-DOS-a wybrać. Cześć!